officers there. And he will make speak to the podium. Q&A will come up. Good. You announce it, it'll come up. Good
colleagues. Drodzy koledzy, wznawiamy nasze posiedzenie. Witam na naszym posiedzeniu sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Wkrótce członkowie NATO spotkają się na szczycie w Brukseli, żeby przeanalizować aktualną sytuację w zakresie naszego bezpieczeństwa. Tempo zmian, które zauważyliśmy w ostatnich 4 latach i wielkość tych zmian stanowią o ogromnej połączeniu bezprecedensowej nieprzewidywalności. Mówiłem wcześniej również o rosyjskich wyzwaniach dla regionu euroatlantyckiego i globalnego bezpieczeństwa. Musimy utrzymać dwutorową politykę NATO, silnego odstraszania i obrony z jednej strony, jak i dialogu z drugiej. Ale wyzwania pochodzą i z innych stron. Na południu porażka Daesh w Syrii i Iraku nie oznacza niestety końca terroryzmu i stworzyła kryzys humanitarny, który nadwyrężył nasze zasoby, jak i nasze społeczeństwa, jak to widać w Europie. NATO podniosło swoje zaangażowanie dla zapewnienia stabilizacji w regionie i cały czas aktywnie walczy z terroryzmem. Liczę, że uda nam się zmienić Strategic Direction South NATO i węzeł komunikacyjny dla południa w prawdziwe instrumenty dla projekcji stabilizacji i że będziemy w stanie zwiększyć wysiłki dla zaangażowania i wsparcia w Ameryce Północnej i Bliskiego Wschodu. Myślę, że mam nadzieję, że będziemy to w stanie zrobić. Powinniśmy też kontynuować nasze zaangażowanie w Afganistanie. W tym celu, jak Państwo wiedzą, zwróciłem się do naszych południowych partnerów, zwłaszcza do Ligi Arabskiej, Unii Afrykańskiej i Rady Współpracy w Zatoce. I witam tym samym delegację z Arabskiego Parlamentu, która uczestniczy w zgromadzeniu po raz pierwszy. Bliżej domu musimy podwoić wysiłki dla promowania długotrwałej stabilizacji na zachodnich Bałkanach. Jeżeli nie wykażemy się ostrożnością, zewnętrzne siły odniosą sukces w pogłębianiu wewnętrznych podziałów i uniemożliwią tamtejszej ludności cieszenie się z korzyściami z integracji euroatlantyckiej, która powinna być ich prawem. W ciągu ostatnich 2 lat odwiedziłem Belgrad 3 razy, 2 razy byłem w Sarajewie i w przyszłym tygodniu będę w Skopie, by promować pojednanie i postęp. Bałkany Zachodnie muszą pozostać jednym z naszych priorytetów. Musimy utrzymać politykę otwartych drzwi dla państw aspirujących z regionów, w tym Gruzji i Ukrainy. Postęp technologiczny również będzie mieć nieprzewidziane i często niebezpieczne konsekwencje. Sztuczna inteligencja, tak zwane big data, podsłuchy, media społecznościowe i manipulacje nimi, wojna w cyberprzestrzeni i aktywizm, proliferacja rakietowa i jądrowa, drony. Dodajmy do tego napięcia na tle regionalnym, religijnym i etnicznym oraz braki zasobów, globalizacji i rosnące nierówności społeczne. Musimy modernizować odpowiedź sojuszu na te nowe wyzwania i zagrożenia i pracować blisko z innymi, w szczególności zaś z Unią Europejską. Co najważniejsze, podział obciążeń i wypełnienie zobowiązań w sprawie wydatków na obronność muszą być naszymi priorytetami, nie tylko dla zapewnienia, że stać nas na niezbędne możliwości obronne i odstraszania, ale dla zachowania dobrej kondycji naszych relacji transatlantyckich, które leżą w samym sercu sojuszu i naszego zgromadzenia. Ta relacja jest nie do przecenienia, jest niezbędna. Jesteśmy swoimi najlepszymi sojusznikami. To oznacza, że napięcia, które pojawiają się między nami, są jedynie tymczasowe, bo to, co nas jednoczy, znacznie przeważa nad różnicami, które niekiedy się pojawiają. Nasze zgromadzenie zapewnia ważne forum dla dyskusji szczerej i otwartej na tematy, które pojawiają się między nami, ale też pomaga wzmocnić i osiągnąć konsensus. Wierzę, że ta rola będzie jeszcze zyskiwała na sile w najbliższych latach. Nacjonalizm i populizm rosną, ale wielostronność wydaje się spadać. Świat staje się
spolaryzowany, co widać na przykładzie rosnących wpływów Chin. W takim środowisku ważne jest, byśmy rozumieli wagę rozumienia NATO i zarówno tradycyjnych, jak i nowych politycznych sił w naszych parlamentach, jak i w przestrzeni publicznej, szczególnie z młodszymi pokoleniami. Nasza grupa robocza na temat edukacji i komunikacji na temat NATO zdecydowanie przykłada swoich wysiłków do współpracy z Departamentem Publicznej Dyplomacji NATO. I takie inicjatywy są kluczowe dla zapewnienia tego, że przekażemy to dalej naszym następnym pokoleniom. Lord Campbell, jego doskonały dokument, który również jeszcze będziemy omawiać dziś, właśnie dotyczy wszystkich tych kwestii. Sekretarzu Generalny, drogi Jensie, z niecierpliwością czekamy na Twoje przemówienie i na to, czego oczekujesz od brukselskiego szczytu oraz w jaki sposób zgrupowanie może pomóc Ci wspierać sojusz i nasze transatlantyckie relacje. Panie prezydencie, panie przewodniczący, drodzy przyjaciele, bardzo cieszę się, widząc tutaj państwa wszystkich. Witam, życzę miłego dnia. Z mojej strony jest to dla mnie ogromna przyjemność móc przed państwem wystąpić z różnych powodów. Chciałbym panu przewodniczącego Ali podziękować za ciężką pracę. Dziękuję również całemu zespołowi za gościnność i za wysiłek. Wiem, że państwo pracowali bardzo silnie, bardzo mocno, przygotowując różne szczyty od wielu, wielu lat dla potrzeb naszej organizacji. Ponadto chciałbym podziękować wszystkim członkom Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Skądś mamy pogłos. Ktoś ma włączony mikrofon. Dziękuję wszystkim członkom Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, ponieważ zgromadzenie jest dla NATO bardzo ważne. NATO jest sojuszem 29 demokracji, zaś źródłem demokracji, rdzeniem są parlamenty. NATO jest sojuszem opartym o wartości, o praworządność, o prawa osób indywidualnych. I te 29 parlamentarnych demokracji, z których wielu z państwa reprezentuje naszych partnerów, stanowią wartość naszego sojuszu, w którym chcemy być, który reprezentuje wartości, praworządność i prawa człowieka. Sam byłem przez 20 lat parlamentarzystą i rozumiem bardzo dobrze, jak ważne parlamenty są dla naszych demokracji i jak wielką rolę odgrywają w kwestiach bezpieczeństwa i obronności, ponieważ to parlamenty wytyczają kierunki dla rządów. Staram się pozbyć tego pogłosu. No trudno, trudno to przemóc. Teraz chyba działa. Nie. Excuse me for that. Parlamenty są bardzo ważne. Mówiłem o tym wcześniej. Parlamenty są bardzo ważne, ponieważ wytyczają one kierunki i ramy wszystkim rządom w zakresie polityki obronnej i zagranicznej, ale przede wszystkim to państwo określają budżety. Dlatego też ja i NATO całkowicie zależymy od państwa prawidłowych decyzji podejmowanych we wszystkich parlamentach. Dlatego też bardzo ważne jest to, że gromadzą się państwo w tym ciele, w tym zgromadzeniu, gdzie można wymieniać się poglądami, doświadczeniami, a następnie wróciwszy do swoich parlamentów, zapewniać, że NATO staje się ważnym priorytetem w programach narodowych i kiedy przyczyniają się państwo do wdrażania decyzji NATO w parlamentach. I trzeci powód, dlaczego
z tak wielką przyjemnością przed Państwem występuję. To fakt, że chciałbym podziękować Polsce za udzielenie nam dzisiaj gościny w Zgromadzeniu Parlamentarnemu NATO, które rozpoczęło się w piątek. Między innymi dlatego, że była gospodarzem szczytu w 2016 roku. To bardzo ważny szczyt, ponieważ podjął on decyzje, które tak naprawdę przekształciły i zmieniły NATO. Głównym wynikiem tego szczytu było przede wszystkim zwiększenie naszej obecności we wschodnich częściach sojuszu, regionach sojuszu, w postaci czterech grup batalionowych w krajach bałtyckich, w Polsce i w krajach Morza Czarnego i na Bałkanach. Musimy teraz dostosowywać się nadal do sytuacji, zmieniając NATO, ponieważ NATO jest najbardziej udanym sojuszem w historii, ponieważ był on zawsze zdolny do zmian, również w miarę zmieniającego się świata. I szczyt w Warszawie to potwierdził. Sytuacja bezpieczeństwa jest coraz bardziej wymagająca. Widzimy z jednej strony coraz bardziej asertywną Rosję, która miesza się w procesy demokratyczne, odpowiada za ataki cyberprzestępcze. Inwestuje w coraz to nowocześniejsze rozwiązania wojskowe, zacierając granice między konfliktem konwencjonalnym a jądrowym. Dokonała nielegalnej aneksji Krymu i destabilizuje Ukrainę. W konsekwencji tej bezpośredniej agresji wobec Ukrainy widzieliśmy również zastrzelenie samolotu MH17. I zgadzam się z rządem holenderskim, który wezwał Rosję do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zastrzelenie tego lotu i do pełnej współpracy w transparentnym porysie w celu pociągnięcia do odpowiedzialności odpowiedzialnych. Widzimy jednak nie tylko coraz bardziej asertywną Rosję, widzimy również niestabilność i przemoc na naszej południowej flance: Irak, Syria, północna Afryka. Widzimy również zagrożenia cybernetyczne i proliferację broni jądrowej, Korea Północna, a także wiele innych wyzwań. I to jest właśnie powód, dla którego NATO dostosowuje się do sytuacji i dlatego właśnie szczyt warszawski był tak ważny. Teraz posuwamy się w kierunku naszego kolejnego szczytu, który odbędzie się w Brukseli za kilka tygodni, czyli w lipcu bieżącego roku. Uważam, że ten szczyt będzie również ogromnie ważny. Wspomniałem już krótko kilka tematów, którymi zajmiemy się w lipcu w Brukseli. Natomiast wiele pozostałych pominę, nie będę mówił szczegółowo, ale oczywiście po przemówieniu chętnie odpowiem na Państwa pytania, dzięki czemu będą mogli dowiedzieć się Państwo o te kwestie, o które nie poruszę w przemówieniu. Będzie tych tematów 5. Temat numer 1 to odstraszanie i obrona. O ile szczyt warszawski skupiał się głównie na zwiększeniu obecności, w tym wojskowej, na wschodniej flance NATO z grupami bojowymi i z dostosowaną, wysuniętą obecnością, natomiast czy o tyle szczyt lipcowy będzie mówił o działaniach następczych, ponieważ nie tylko koncentrujemy się na naszej zdolności czy naszej obecności, lecz również musimy skupić się na umiejętności przemieszczania naszych sił. Także skupimy się na gotowości sił, które powinny być gotowe do akcji w krótkim czasie. Będziemy mówić o wsparciu, o wzmocnieniu sił oraz jak przemieszczać siły przez Atlantyk. Wiadomo, że NATO jest sojuszem transatlantyckim, więc musimy absolutnie zapewnić, że będziemy w stanie przerzucić siły przez Atlantyk w razie potrzeby. To samo dotyczy przemieszczania wojsk przez Europę. Mam nadzieję, że głowy państw i rządów, kiedy spotkają się w lipcu, podejmą decyzję o wzmocnieniu gotowości i mobilności
sił zbrojnych. Również oczekuję, że głowy państw i rządów podkreślą, powtórzą silny przekaz NATO na temat Rosji, czyli tak zwane podejście dwutorowe. Odstraszanie i obrona połączone z politycznym dialogiem. Rozumiemy, że Rosja jest naszym sąsiadem i takim pozostanie. W związku z tym musimy przesłać do Rosji silny komunikat mówiący jasno, że stosujemy go wówczas, kiedy naruszają nasze prawo, kiedy są odpowiedzialni za cyberataki albo też rozpylają gaz bojowy, co stanowi o nieodpowiedzialnym zachowaniu Rosji. Musimy przekazać tutaj jasny komunikat, ale musimy z drugiej strony zapewnić dialog, ponieważ dążymy do lepszych stosunków z Rosją. Nawet jeżeli nie wierzymy w te lepsze stosunki w najbliższej przyszłości, powinniśmy jakoś z tymi stosunkami, tymi relacjami zarządzać, ponieważ Rosja jest, widzimy coraz więcej ćwiczeń wojskowych, więc musimy umieć zarządzać trudnymi relacjami. Musimy zapewnić, że nie będą się wydarzały tutaj jakieś przypadki, wypadki i złe kalkulacje, które mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do lepszych relacji, ale nawet bez nich musimy zarządzać stosunkami z naszym największym sąsiadem, sąsiadem, który zwiększył znacząco swoją obecność wojskową wzdłuż naszych granic. Także to jest pierwsza kwestia, odstraszanie i obrona w naszych stosunkach z Rosją. Druga rzecz, to co w naszym plemiennym języku na to mówimy, określamy jako projektowanie stabilności w naszym sąsiedztwie, ponieważ uważamy, że jeżeli nasi sąsiedzi są stabilniejsi, to my jesteśmy bezpieczniejsi, a mamy wielu sąsiadów, mówimy wielu partnerów i mówimy o wielu sposobach projekcji stabilności. Jednym z tych sposobów jest zwalczanie terroryzmu, szczególnie na południu. Uważam, że najlepszym narzędziem w walce z terroryzmem jest szkolenie sił miejscowych. To są wnioski, które wyciągnęliśmy z kampanii w Afganistanie, w Iraku, a także w Libii, że na dłuższą metę lepiej jest szkolić siły miejscowe, a nie przemieszczanie i rozwijanie dużych formacji natowskich. Poproszę o pomoc. Bo słyszę głos tłumacza, kiedy przemawiam. Więc musimy umieć w razie czego przemieszczać i rozwijać nasze wojska w dużych operacjach, ale lepsze będzie, jeżeli lokalne siły właśnie będą stabilizować swój kraj. Dlatego też musimy całkowicie zmienić charakter naszej obecności w Afganistanie z operacji bojowej, w której uczestniczą członkowie NATO i inni członkowie. Tutaj państwo z tych krajów są reprezentowani. Ponad 100 tysięcy żołnierzy się przez tą operację przewinęło. Zamienić to na kampanią znacznie bardziej ograniczoną, 16 tysięcy żołnierzy realizujących głównie misję szkoleniową. Osiągnęliśmy jedną ważną rzecz. Udało nam się wyszkolić Afgańczyków w ten sposób, do takiego momentu, że są w stanie sami zbudować własne siły i środki. Ataki talibów w Kabulu i w innych miastach są odparowywane przez siły afgańskie, które są w stanie rozwinąć się i zwalczać te ataki. Dlatego też musimy nadal wspierać lokalne siły afgańskie, policję i armię. Również w Iraku koalicja NATO walcząca z ISIS, w której uczestniczą członkowie NATO i nasi partnerzy, tutaj udało nam się dokonać wielkiego postępu. ISIS ucieka i w Iraku, i w Syrii, ale musimy dopilnować,
żeby ISIS nie wróciło. Dlatego też musimy zbudować lokalne siły i środki. Dlatego też na szczycie w lipcu chcemy uruchomić nową misję szkoleniową w Iraku, żeby zapewnić, że nie zostaniemy. Then NATO has to pay for the damage. No, no, now it's quiet. It helps. Na razie zawiesiliśmy tłumaczenie. Warto posłużyć się wyłącznikiem. That problem back in the technician, it's not here. Okay. Okay, I continue. No to spróbuję kontynuować. To jest właśnie wzmocnienie, posiłki, które napłynęły. Musimy dopilnować, zapewnić, że ISIS nie wróci. Dlatego też musimy również dopilnować szkolenia sił lokalnych. To samo w Tunezji i w Jordanii. Uważamy, że profilaktyka jest lepsza niż interwencja, prewencja lepsza niż interwencja. Musimy stabilizować regiony bardzo niestabilne i to pomóc tym regionom teraz, tak aby tę stabilność utrzymały i mogły wnosić wkład w walkę z terroryzmem. Także na tym polega projekcja stabilności, ale również są też inne aspekty naszych wysiłków projekcji. Projekcja stabilności na zachodnich Bałkanach wraz z naszymi partnerami w tym regionie oraz z krajami takimi jak Ukraina, Gruzja. Są to partnerzy nasi bliscy, zatem będziemy nadal zapewniać im polityczne i praktyczne wsparcie. Ukrainie i Gruzji będziemy współpracować z partnerami na Bałkanach Zachodnich. Chciałbym również podkreślić, że drzwi do NATO są nadal otwarte. Udowodniliśmy to w zeszłym roku, kiedy Czarnogóra stała się 29. członkiem sojuszu. Wspieramy również aspiracje pozostałych na drodze do członkostwa i do integracji euroatlantyckiej. Myślę, że na pewno na ten temat padną pytania, także omówię to bardziej szczegółowo później, mówiąc o polityce otwartych drzwi. No i trzeci duży temat szczytu to współpraca między NATO a Unią Europejską. Dobra wiadomość jest taka, że zintensyfikowaliśmy i wzmocniliśmy całkowicie i wprowadziliśmy w życie całkowicie nowy poziom współpracy między obiema organizacjami, co jest dobre i dla NATO, i dla Unii. Będziemy nadal pracować nad tym także podczas szczytu. W 2016 roku na szczycie w Warszawie podpisałem z przewodniczącym Tuskiem i Jean-Claude Junckerem deklarację o rozwinięciu współpracy między Unią a NATO. To była deklaracja trójstronna między przewodniczącymi Tuskiem, Junckerem i mną. Przewidziano tam 74 konkretne środki dotyczące współpracy w zakresie cyber, hybrydowego zagrożenia, współpracy w basenie Morza Śródziemnego i z Unią Europejską na wielu innych obszarach. Także to jest coś, co będziemy chcieli pogłębiać w najbliższych miesiącach i latach. Również witam z zadowoleniem wysiłki Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia współpracy obronnej, ponieważ jak
podkreślałem, silniejsza Unia to silniejsze NATO. 90% społeczeństw Unii Europejskiej to kraje NATO, dlatego też nie możemy wzmocnić Europy bez wzmacniania NATO. Ale chodzi o to, żeby zapewnić, żeby wysiłki Unii Europejskiej nie stanowiły konkurencji albo też nie dublowały wysiłków NATO, lecz uzupełniały je. To oznacza, że potrzebujemy spójności w zakresie rozwoju naszych zdolności. Potrzebne są nam również siły europejskie biorące udział w naszych operacjach natowskich oraz pełnego zaangażowania sojuszników spoza NATO, którzy powinni brać udział w wysiłkach Unii Europejskiej. Czwarty punkt, czy temat, to tak zwana modernizacja i adaptacja NATO. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy teraz w połowie wielkiej adaptacji dowództwa NATO, która została odchudzona i wzmocniona. Po zimnej wojnie mieliśmy wówczas 20 tysięcy żołnierzy, oficerów w 23 różnych dowództwach. Teraz zmniejszyliśmy tę liczbę do 7 tysięcy żołnierzy w dowództwach. W, myślę, 7 kwaterach, w 7 dowództwach, także jest to znacznie większe, znaczące zmniejszenie. Co odzwierciedla fakt, że napięcia opadły i NATO mogło ograniczyć swoją strukturę dowodzenia, ale teraz przy kolejnych wyzwaniach dla środowiska bezpieczeństwa NATO musi się wzmocnić, a także projektować stabilność, dlatego też musimy jeszcze raz dokonać reformy naszej struktury dowodzenia, wzmocnienia jej na przykład po to, aby móc zająć się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Myślę, że szefowie państw i rządów uzgodnią tą nową strukturę dowodzenia na szczeblu zarówno liczby oficerów, a także zgodzą się na powołanie nowego dowództwa transatlantyckiego, SACEUR, czyli morskich linii komunikacji między Ameryką, Kanadą i Europą, a także na nowe więzi czy połączenia, przepraszam, między Ameryką a Europą, ponieważ tutaj Atlantyk Północny jest taki, jest dla nas bardzo ważny. Tutaj Stany Zjednoczone oferują jako siedzibę Norfolk w Virginii, a także zgodzą się na nowe dowództwo wsparcia i logistyki. I tutaj Niemcy zaoferowały się z siedzibą, co pozwoli nam lepiej przemieszczać siły zbrojne na terenie Europy. To te wszystkie zmiany zostały zaproponowane przez naszych strategicznych dowódców i mam nadzieję, że głowy państw i rządów będą mogły podjąć pozytywne decyzje na lipcowym szczycie. Wdrażamy również reformę naszej siedziby głównej. Chcemy zapewnić, że NATO jest transparentne, zwrotne, tak zwane agile i działa sprawnie. Kolejnym tematem to będzie współdzielenie obciążeń. Czyli mówimy tutaj o wpływach, bowiem dzielenie obciążeń to nie tylko wydatki, lecz również zapewnienie odpowiednich przychodów i wkładów do sojuszu. Nasze kraje obiecały sobie wzajemną obronę, dlatego też ważne jest, żeby odbywało się również sprawiedliwe dzielenie obciążeń i żeby kierunek tego dzielenia się był właściwy. Coraz więcej sojuszników wzmacnia swoje zaangażowanie w różnych misjach i operacjach NATO, na przykład w Afganistanie, w Iraku, a także w postaci wysuniętej obecności na flance oraz na Morzem Śródziemnym, spełniając tym samym cele uzgodnione w procesie planowania NATO i jeśli chodzi o budżet.
Jak wiemy, na szczycie w Walii w 2014 roku uzgodniliśmy zobowiązania na rzecz obronności. Dobra wiadomość jest taka, że od tego czasu wszyscy sojusznicy zatrzymali cięcia. To jest wielkie osiągnięcie, ponieważ od wielu lat sojusznicy cięli budżet, ograniczali, teraz zaprzestali tego działania. Natomiast niektórzy sojusznicy również zwiększyli wydatki budżetowe. Niektórzy o więcej, niektórzy o mniej, ale plus jest zawsze lepszy niż minus. Coraz więcej sojuszników wydaje 2% budżetu na obronność. I Polska jest tutaj jednym z przykładów. Polska wydaje 2% PKB na obronność, zaś w 2014 roku troje sojuszników to tyle wydawało. Teraz jest to 8 krajów, które wydaje 2% na obronność. Większość sojuszników również opracowało plany narodowe zmierzające do zwiększenia, czy do dodacia do tej kwoty w ciągu 10 lat. Także dobry początek, coraz więcej sojuszników dochodzi do 2%, zaś większość z nich ma plany dojścia do 2% wydatków w ciągu dekady. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jestem świadomy, tak jak i Państwo, że jesteśmy sojuszem 29 różnych narodów. W ostatnich miesiącach widzieliśmy pewne rozbieżności na ważne tematy. Jesteśmy 29 narodami po obu stronach Atlantyku, o różnej historii, geografii, a także czasami o różnych poglądach politycznych na poważne tematy. Od porozumienia paryskiego klimatycznego, poprzez uzgodnienia handlowe, taryfy, aż po umowę nuklearną z Iranem. To są bardzo ważne tematy i również bardzo poważne rozbieżności wśród sojuszników z NATO. To powiedziawszy, myślę, że należy uznać za fakt, że widzieliśmy rozbieżności w opiniach sojuszników także i w przeszłości. To nic nowego. Pomyślmy o kryzysie sueskim w 1956 roku, kiedy niektórzy sojusznicy najechali na Egipt, a inni sojusznicy temu się sprzeciwiali. Mnie wtedy nie było, to był 1956 rok, ale możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały spotkania. W 1966 roku z kolei Francja zdecydowała się opuścić struktury dowodzenia NATO, a wiadomo, że siedzibą NATO była wtedy, dowództwa NATO był Paryż, który musiał opuścić, kwatera musiał opuścić to miejsce. W 2003 roku z kolei niektórzy sojusznicy wsparli wojnę w Iraku, inni byli przeciwni. Nie mówię, że to jest niepoważna rozbieżność na poważne tematy, ale mówię, że nie jest to nowością, że są takie rozbieżności. Natomiast siłą NATO jest to, że udaje nam się poradzić z tymi rozbieżnościami bez naruszania podstawowych odpowiedzialności NATO, że jesteśmy zjednoczeni wobec naszych podstawowych obowiązków, czyli obrony i ochrony wzajemnej. Owszem, mogą być różne poglądy i myślę, że najlepiej byłoby, gdyby udało nam się te rozbieżności rozwiązać. Czy dotyczy to umowy z Iranem, czy taryf, czy umów handlowych, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie takich rozbieżności rozwiązać, powinniśmy zminimalizować ich konsekwencje dla NATO. Oczywiście to nie NATO ma rozwiązywać te problemy związane z umową klimatyczną czy z handlową, ale chodzi o to, żeby zapewnić, żeby takie rozbieżności nie osłabiały NATO. Dlatego czerpię inspirację z faktu, że mimo tych różnic, które przecież wszyscy gołym okiem widzimy, udało nam się dalej wzmacniać transatlantyckie więzi. Stany Zjednoczone i Kanada zwiększają obecnie swoją obecność wojskową w Europie. Również podjęto inicjatywę
potrojenia środków na rzecz obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Więcej finansów, więcej prepozycjonowanego sprzętu i obecności wojskowej. Także między sojusznikami a Stanami Zjednoczonymi są rozbieżności, ale USA mimo to zwiększa swoją obecność w Europie. Wraca Kanada, również zwiększają swoją siłę sojusznicy europejscy. Także chcę powiedzieć Państwu, że jako były polityk krajowy jestem świadom, że umowa irańska, klimat czy umowy handlowe są ważnymi tematami, ale czerpię inspirację z faktu, że mimo tych różnic NATO udało się dostosować, odpowiedzieć i nawet zwiększyć swoją jedność transatlantycką w postaci nowej obecności, nowej struktury dowodzenia, większego finansowania i tak dalej. Także NATO jest tutaj najlepszym i najsilniejszym sojuszem w historii z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że udawało nam się zawsze dostosowywać, a po drugie, udało nam się zawsze zachować jedność, mimo faktu, że reprezentujemy 29 różnych narodów. Dziękuję bardzo i oczekuję pytań. Dziękuję, Jens. Dziękuję za doskonałe przemówienie i przechodzimy teraz do pytań. Będą Państwo mieli 2 minuty. Bardzo mi przykro, mamy mnóstwo pytań. Już w tej chwili mamy 22 prośby o przejęcie głosu, więc będziemy musieli niestety w pewnym momencie się zatrzymać. Będziemy postępować zgodnie z naszą zwykłą procedurą. Będziemy zadawać pytania po 3. Pierwszy Mike Turner, Locardo Tarno i Carlo Rarnes. I teraz były przewodniczący zgromadzenia. Mike, teraz twoja kolej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten wspaniałe przemówienie i za to podkreślenie tego silnego. Wzmacniania tego silnego związku.